Witajcie ponownie. Rozgrzewki ciąg dalszy. Mamy za sobą rozgrzewkę pierwszą. Teraz czas na propozycję numer dwa. Pamiętajcie, zawsze rozgrzewkę dzielcie sobie na takie ćwiczenia stacjonarne, jak Wam właśnie teraz pokazuję, jak i na stopniowy, spokojny marsz. Rozgrzewka zestaw drugi. Moja propozycja wygląda w następujący sposób. Zaczynamy sobie podobnie jak część pierwszą, od krążeń ramion do przodu, do tyłu. Najprostsze ćwiczenie, a idealnie rozgrzewające cały tułów i ramiona, więc zróbmy sobie oburącz krążenia do przodu. Tradycyjnie no przynajmniej te 15, najlepiej około 20 powtórzeń. Tak, jeszcze z 5 nie zaszkodzi. Do tyłu to samo. Jedna uwaga jeszcze, jak krążycie ramionami, starajcie się, żeby w górze ręce przechodziły jak najbardziej tutaj blisko siebie. Było raz w przód, było w tył. Fajnie wychodzi to ćwiczenie, kiedy sobie łączymy jeden obrót w przód, przy biodrze zatrzymanie i od razu zmiana kierunku w tył, czyli jest tu w przód, tył, przód, tył, tylko nie tak wolno, a dynamicznie. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest. To jest taki wstęp. Natomiast tą część rozgrzewkową myślę, że możecie skojarzyć pod nazwą przekładanie kijów. Bardzo fajne ćwiczenia rozgrzewkowe, kiedy możemy wykorzystać kije jako element wymuszający szerokie zakresy ruchów. Chodzi o to, żeby je przekładać je sobie z ręki do ręki. Złap kije do jednej ręki z przodu i przekładaj sobie przed klatką piersiową, wykonując mocne wymachy ramion w bok. Hop, 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 hop. Tak jest. Pamiętaj, 10 to jest mało, 15 ok, 20 idealnie. Dokładamy sobie teraz przekładanie z tyłu za plecami, czyli jest przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. Z tym, że z tyłu jak przekładasz, staraj się przekładać jak najdalej, jak najwyżej. Można oczywiście zmienić kierunek, czyli na przykład wykonaj około tych 20 krążeń w jedną i w drugą stronę. Tak jest. Jeszcze trochę. No jeszcze 5, 4, 3, 2. Jest. To nie koniec przekładania. Ciąg dalszy. Przekładamy sobie teraz z tyłu i w górze nad głową. 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 I w górze nad głową. Z tyłu i w górze nad głową. I w drugą stronę. Hop, 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 hop. Ciężkie te kije. Powiem Wam, albo to ja taki ciężki. Zima się skończyła. Co będę Was oszukiwał. Przesiedziałem trochę za dużo, ale mam nadzieję, że z Wami się rozruszam. Okej. Okay. Było z przodu, z tyłu w górze i jeszcze fajna opcja. Przekładamy sobie z ręki do ręki, ale pod nogami. Raz pod jedną, raz pod drugą. Zasada taka, żeby kolano unieść wysoko, całą nogę unieść wysoko, nie pochylać pleców. Tak jest. Wysoko nogi, wysoko nogi, wysoko nogi. Jeszcze 10. Czemu powiedziałem, że jeszcze 10? Za dużo. No dobra, dam radę. Wy też. Dobra rozgrzewka to dobry trening. Pamiętajcie. Jest. No i można sobie jeszcze połączyć te przekładańce. Mianowicie tak, z tyłu, w górze, pod nogą. Z tyłu, w górze, pod nogą. Z
tyłu, w górze, pod nogą. Z tyłu, w górze, pod nogą. Hop, 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 hop. Mhm. Z tyłu, tak jest. I pod nogą. Oj, przepraszam, coś mi się tutaj sprzęt nagrywający poluzował. Czy mnie słychać, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że mnie słychać. Przekładanie pod dwiema nogami, tu było pod jedną. Pod dwiema jednocześnie. Co, nie damy rady? Damy. W ten sposób. Łączymy sobie ramiona i łączymy sobie nogi w przysiadzie. Hop, hop, 20 takich przysiadów i będzie ci ciepło, na pewno. Jest zrobione. Tradycyjnie kilka wymachów w przód, do przodu, do tyłu, jeśli chodzi o nogi. To jest też ćwiczenie, które powinno się pojawiać w każdej rozgrzewce. Nogi pracują w czasie marszu bardzo zamaszyście, przód, tył, więc jest tutaj to bardzo wskazane. Jedna, druga. Ćwiczenie można zintensyfikować w taki sposób. Teraz je robię dosyć łagodnie, po prostu swobodny wymach. Ale możesz to zrobić, starając się, żeby to było takie kopnięcie, czyli bardzo szybkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Takie szybkie kopnięcia, a już nie takie swobodne. Wymachy, ramion, co ja gadam, nóg, no, tak, mamy tu, chwilę można podreptać w miejscu, stawy skokowe też, jak najbardziej, ręce sobie nie śpią, też maszerują przód, tył, ile tam mamy minut? Jak myślicie? Znaczy wy widzicie. Ja nie widzę. Ale czuję, że zbliżamy się do końca. Te rozgrzewki. Już naprawdę czuję, że górę mam porządnie rozgrzaną. Nogi jeszcze mogą troszeczkę się rozgrzać. I krążenie też, które pokazywałem wam w pierwszej części. Które też praktycznie sam robię przed każdym treningiem. Tak, czyli krążenia w jedną i w drugą stronę, obszerne, w szerokim rozkroku, nisko przy ziemi i w górze nad głową. Wszystko po to jeszcze, żeby zostać w dole i skoro mieliśmy przekładanie kija z ręki do ręki, to tu też możemy zrobić takie ćwiczenie wykorzystujące przekładanie. Stajemy w szerokim rozkroku. Kije w jednej ręce i przekładamy sobie pomiędzy nogami, robiąc taką ósemkę. Tułów podąża od nogi do nogi i wykonuje dzięki temu delikatne, dynamiczne rozciąganie tylnego pasma nóg. Tak, czuję też bioderka, że trochę pracują. I to samo, oczywiście w jedną, w drugą stronę. Nie ma tak łatwo. Tak. Hop. Hop. To samo możesz wykonać z tym, że już uginając kolano i przenosimy sobie ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Uważajcie, żeby się kijami nie uderzyć, nie zahaczyć w spodnie, w nogę. Nie musi być to bardzo głęboki przysiad. W jedną, w drugą stronę. Oprócz tego, że rozgrzewamy ciało, to bodźcujemy też umysł, żeby nam myśli dobrze krążyły. Jest.
jak jesteśmy troszkę zasapani, nie zaszkodzi zrobić głębokiego wdechu i skłon do przodu. W górę, wdech i skłon do drugiej nogi. I w ten sposób kłaniam Wam się nisko. Kończymy rozgrzewkę numer 2. I spotykamy się za chwilę na rozgrzewce numer 3. Dziękuję.